Ja będę święta spędzał po katolicku, to znaczy tak, no spokojnie, wieczór, dzień wigilii, rozpoczynam od, rano jadę do strażaków, w przeddzień jadę do więzienia, wczesnym popołudniem jadę do hospicjum, żeby tam być z chorymi i rodzinami. Wieczorem mam tu domową taką, gdzie z kurii, siostry zakonne i wszyscy księża biskupi jesteśmy razem. Po czym jadę do Kołobrzegu i tam jeszcze spotykam się z tymi księżmi, emerytami, seniorami, którzy są i odprawiam w Kołobrzegu pasterkę. Pierwsze święto jestem w katedrze. Teraz mnie jeszcze bardziej do katedry ciągnie, bo się dobrze czuję. Lepiej po tych zmianach katedralnego wystroju. Ale tak żartując, nie będę w katedrze odprawiał. I drugi dzień święt też mam taki w miarę nawet spokojny. Pierwszy dzień taki oddechu i mam nadzieję, powiedzieliśmy sobie z siostrami, że pokolędujemy w domu. Posiedzimy i pokolędujemy. W międzyczasie pojadę, oczywiście odwiedzę, bo dla mnie to jest człowiek, którego regularnie odwiedzam. Włożę mu też komunię świętą, myślę o byłym panu prezydencie Nikityńskim. To jest taki człowiek, któremu towarzyszę przez cały czas jego choroby i jest bardzo ważnym elementem w cudzysłowie, czyli bardzo ważnym człowiekiem, z którym chcę przeżyć Boże Narodzenie, bo myślę, że jako biskup Koszalina jestem też mu winien, choć ten czas mojego pobytu to był krótki, ale jest biskup jako biskup jest mu winien tego, żeby towarzyszyć w takim stanie choroby, jakim jest. Ale to są takie też piękne relacje. Naprawdę to jest niezwykłe, że Bóg zdecydował się na główny akt zbawczy pośród ludzi, którzy nie mają żadnego wpływu w sensie władzy, czegokolwiek na losy świata. Zaczął zupełnie w innym miejscu. Zaczął od człowieka, od serca, od środka.